Cześć, witajcie na pierwszej prezentacji w lutym. Samochód był pokazywany podczas zakupu w Niemczech. Jak ktoś nie oglądał, jest na naszym kanale również film z zakupu tego samochodu w Niemczech. Ford Mondeo Titanium X, wyprodukowany w roku 2012. Po raz pierwszy zarejestrowany również w roku 2012, dokładnie w grudniu. Samochód z silnikiem najlepszy mi się wydaje w tym modelu i w najciekawszej konfiguracji, bo z automatyczną skrzynią biegów japońskiej marki Aisin w Fordzie nazywanej DuraShift, czyli 2.2 TDCi 200 koni i automatyczna skrzynia biegów. Samochód w nietypowej wersji wyposażenia, ponieważ jest to liftback czy hatchback, różne nazewnictwo jest stosowane. Do tej pory samochód przejechał 256 tysięcy kilometrów. Cała historia serwisowa jest w autoryzowanym warsztacie Forda. Do końca serwisowany samochód jest w autoryzowanym serwisie Forda. Później do tego przejdziemy. Pierwszy właściciel na wszystkich elementach fabryczna powłoka lakiernicza. Auto utrzymane w stanie, no myślę, że perfekcyjnym. 2000 kilometrów temu był wykonany niemiecki przegląd TIF. Na aucie mamy 19-calowe alufelgi. Chyba najładniejszy wzór. Zobaczcie, jak wygląda karoseria w tym samochodzie. Auto już 12-letnie, mimo to utrzymane w świetnym stanie. Z przodu mamy w samochodzie reflektory Vixenonowe, czujniki parkowania. Z tyłu mamy kamerę cofania, również czujniki parkowania. Do auta otrzymaliśmy również komplet kół zimowych na alufelgach. Nie chcę mi się ich teraz tutaj wyjmować, ale po bieżniku widać, że opony w ładnym stanie. Przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej Forda Mondeo. Maska w lakierze oryginalnym. Płotnik oryginał. Drzwi. Ale pokrywa tylna w oryginale. Płotnik oryginał. Nierówne przyłożenie, przepraszam, trzeba równo przyłożyć. Płotnik w oryginale i został dach w oryginale. Czyli 12-letni samochód uchował się w oryginalnej powłoce lakierniczej. Przechodzimy do wnętrza. Wnętrze charakterystyczne dla wersji Titanium X, czyli tapicerka. Tapicerka pełno skórzana. W środku auto bardzo zadbane. Było to też pokazywane podczas zakupu w Niemczech. Auto mamy wyposażone w podgrzewane fotele, nawigację, kamerę cofania, podgrzewaną przednią szybę. Pierwszy raz w naszej ofercie 2.2 w dieslu z automatyczną skrzynią biegów w innej wersji niż kombi. Bardzo mało tych samochodów jest, bo praktycznie w ogóle ich nie ma. Ogromnym plusem tego samochodu
jest nie to, że jest cały w oryginalnym lakierze, ale w jakim jest stanie blacharskim. Oglądałem sobie w Niemczech samochód od spodu i jak na Forda Mondeo wygląda niesamowicie. Gdyby to był francuski samochód, no to bym powiedział, że wygląda normalnie jak każdy jeden, natomiast że jest to Ford Mondeo, gdzie na tych elementach właśnie zawieszenia często pojawia się korozja, no to tutaj wygląda to niesamowicie. Może uda mi się cokolwiek pokazać. No już widzę, że mi się nie uda. No w każdym razie, jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam, podjedziemy na stację diagnostyczną i sami ocenicie. Silnik wczynia biegów suche, bez najmniejszego zapocenia. Przechodzimy do historii tej właścicielskiej, historii serwisowej. Samochód po raz pierwszy zarejestrowany 14 grudnia 2012 roku przez autoryzowany warsztat Forda i po 10 miesiącach samochód jako demo dealera kupiła osoba prywatna 10 października 2013 roku, czyli po 10 miesiącach, od 10 miesięcy ten samochód po prostu w rękach. Teraz co ja w ogóle gadam? Samochód jako 10-miesięczny kupił po prostu prywatny właściciel i jeździł samochodem do końca. Dobra, najważniejszy dokument. Badanie techniczne było wykonane ostatnie na 2 lata. 16 listopada 2023 roku. Przy przebiegu 254,639 km, ważne na 2 lata, do listopada 2025 samochód podczas badania technicznego nie wykazał żadnych usterek, to macie tutaj pokazane. Tak jak powiedziałem na wstępie, auto od początku do końca serwisowane w Asoford, tu są wszystkie zlecenia i książka serwisowa, jeden jedyny warsztat. Wszędzie się po prostu powtarza. Takie najświeższe wpisy w kwietniu 2021 miał 223 tysiące, w kwietniu 2022 miał 235 tysięcy. Zobaczymy, kiedy miał ostatni wpis w Fordzie. 206 to nie, to już są starsze, czyli ostatni serwis w autoryzowanym warsztacie Forda miał miejsce kwiecień 2022 przy przebiegu 235 tysięcy km. Jeżeli ktoś ma dostęp do bazy, no to być może był jeszcze jakiś jeden serwis, tylko ktoś po prostu tego nie wpisał. W każdym razie do roku 2022 na pewno samochód był do samego końca serwisowany w Fordzie. Jeżeli kogoś auto interesuje, zapraszam do kontaktu. Przypominam, że u nas samochody są wszystkie opłacone, przygotowane do rejestracji. Również dotyczy to Forda Mondeo z silnikiem 2.2 z dużą akcyzą. Często na grupie Forda pojawiają się takie samochody do opłat. Jakiś tam oszust próbuje wcisnąć komuś, że akcyza za ten samochód wyniesie 2000, a potem wychodzi, że jest tej akcyzy 1006. Pozdrawiam.